Cześć, witam Was serdecznie w naszym studiu Das Żbur na Hubertus Expo 2016. Gościmy Wojtka. Cześć Wojtku, miło mi. Witam Cię. Wojtek jest pasjonatem. Jestem pasjonatem fotografii przyrodniczo-łowieckiej oraz jestem myśliwym, pasjonatem łowiectwa. I czym możesz się pochwalić, Wojtku? Opowiedz nam troszeczkę o swojej pasji, o swoich osiągnięciach. Czym możesz się pochwalić? No, dzisiaj przyjechałem po odbiór nagrody. Zdobyłem drugie miejsce w kategorii myśliwi w sieci, strona indywidualna. Prowadzę stronę internetową, swoją stronę internetową, pasjałowiecka.pl. Na tej stronie starałem się umieścić jak najwięcej swoich prac fotograficznych. Oczywiście pochwalić się, jest czym. Tak jest. Tym bardziej, że nie jestem jakimś super zawodowcem, tylko pasjonatem, tak jak powiedziałem na początku. I każde ciekawe ujęcie, każde trafne, no to cieszy. No i ta nagroda, którą tu zdobyłem, no mnie bardzo cieszy, a tak nawiasem mówiąc, to jest już czwarta nagroda. Super. Pierwsza nagroda, jaką zdobyłem, to było w 2011 roku w konkursie fotograficznym imieniem Włodzimierza Puchalskiego w kategorii sceny myśliwskie. Zdobyłem pierwsze miejsce. Ale była pierwsza. W 2012 roku w kategorii myśliwi w sieci dostałem wyróżnienie dla mojej strony, którą założyłem i prowadzę od koła łowieckiego dianamielec.pl. W następnym roku udało mi się zdobyć drugie miejsce. Super, w tej kategorii. No i także no, staram się propagować to łowiectwo, bo wiadomo, tych przeciwników mamy ogromną ilość. No ja myślę, że swoimi wyczynami z aparatem i na stronie internetowej, no myślę, że propaguję to i staram się, żeby to było jak najlepszym, jak najszerszym tego słowa znaczeniu. No jestem z tego bardzo szczęśliwy. I właśnie takimi działaniami powinniśmy propagować nasze łowiectwo, pokazywać ich prawdziwą twarz, nie owijać w bawełnę, mówiąc wprost potocznie, tak? Tak jak powiedziałeś, Wojtku, tradycje, łowiectwo, jest tradycja w ogóle wielopokoleniowa. Trzeba ją przekazywać następnym pokoleniom. Wszystkie działania, które Ty podejmujesz, są doceniane, bo jak sam powiedziałeś, są doceniane. Tak, jestem bardzo z tego szczęśliwy, że tak komisja mnie doceniła. Tak jest, ale to jest ważne właśnie, żeby takich ludzi jak Ty było jak najwięcej. A mam pytanie przy okazji, bo tak się zastanawiam. Jesteś myśliwym, czynnym myśliwym? Jesteś myśliwym. Znalazłeś miejsce jeszcze na fotografię. Jak to można pogodzić? Czy można to pogodzić? Można pogodzić. Bardzo dużo zdjęć robię z polowań zbiorowych. I oczywiście zawsze zabieram aparat na polowanie indywidualne. Nieodzowny sprzęt. Tak, ale mówiąc szczerze, nie da się jednego i drugiego robić naraz. Dlatego pytam, bo sam poluję i dlatego wiem, że to jest bardzo ciężko. Najwięcej zdjęć takich z polowań to robię właśnie polowań zbiorowych, gdzie coś się dzieje, spotykamy się, jest pokot, są dekoracje, jest złom. Tak, te wszystkie tradycje są zachowywane. A jednak jak chcę iść na polowanie indywidualne, albo idę i poluję, albo biorę aparat i robię tylko zdjęcia, bo dwóch srok za ogon nie bardzo się da. Na pewno miałeś sytuację niejednokrotnie, że miałeś dylemat, tak? Czy jednak karabin, czy jednak aparat? Miałem takie sytuacje, ale wybrałem aparat. I fajnie. Wniosek jest jeden, moi drodzy. Mówiąc wprost, potrzebujemy coraz więcej takich ludzi jak Wojtek, coraz więcej pasjonatów, więcej ludzi, którzy powiedzą otwarcie, co czują, jak myślą o łowiectwie. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, są to wielopokoleniowe tradycje, które należy kontynuować. I tyle, tak Wojtku? Tak, dziękuję. No i oczywiście zachęcam wszystkich do takich działań, które ja robię, no, żeby było tych myśliwych jak najwięcej. Którzy propagują to nasze łowiectwo. Bezwzględnie. No i zachęcam wszystkich myśliwych i oczywiście oglądajcie TV Das Żbur, najlepszą stację w Polsce. Ja jeszcze w imieniu wszystkich myśliwych, pasjonatów łowiectwa, Wojtku, serdecznie Tobie dziękuję za Twoje zaangażowanie i wkład. Dziękuję uprzejmie.